Na początku ciężko się ruszyć. Ale potem jest coraz łatwiej. Potrzebujesz dodatkowej motywacji? Techniczna koszulka do cross-treningu już za 49,99 w sklepach Decathlon i na decathlon.pl z dostawą gratis. Sezon rowerowy już jakby się zbliża do końca, ale widać jeszcze wielu rowerzystów na drogach. No niestety teraz pogoda nie sprzyja tym użytkownikom dróg, ponieważ no coraz szybciej zapada zmrok. Są trudne warunki na drodze, ponieważ pada deszcz, tak? Więc no to jakby staje się to bardziej niebezpieczna ta jazda na rowerze. Tutaj przede wszystkim rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo. Mówimy tutaj oczywiście o wyposażeniu samego roweru, odpowiednie oświetlenie, o którym mówią oczywiście przepisy, czyli tylne światło odblaskowe, barwy czerwone, i tylne światło, takie albo potocznie mówiąc mrugające, albo stające, świecące na stałe też barwy czerwonej, przednie światło białe lub żółte, też migające, albo świecące na stałe. Tak, to są takie elementy, które zapewniają widoczność tego rowerzysty na drodze. No, oczywiście jeszcze dzwonek i taki inny element, ale tutaj mówimy o bezpieczeństwie. Warto też, żeby taki rowerzysta no, sam zaopatrzył się jako osoba w elementy odblaskowe. Najlepsza oczywiście jest kamizelka odblaskowa, która oczywiście ma największą powierzchnię, najlepiej odbija te promienie światła z reflektorów samochodowych. I ten rowerzysta wtedy jest najbardziej widoczny, czyli to jest jakby na niego największe zapewnienie bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj także rowerzyści powinni pamiętać o takich rzeczach, gdzie na przykład przejeżdżają przez przejazd dla rowerów. Tam oczywiście oni mają pierwszeństwo, jednak no warto by było, żeby ten rowerzysta wjeżdżając na ten przejazd dla rowerów, przejeżdżając przez tą jezdnię, rozejrzał się, upewnił się, czy aby na przykład nie nadjeżdża jakiś kierowca, który nie zauważył go, no bo wiadomo, w przypadku takiego zderzenia na rowerzysta tutaj może poważnie ucierpieć. Odblaski w rowerze są obowiązkowe, ale teraz przy takiej pogodzie, gdzie szybko zapada zmierzch, jest pochmurno, warto założyć światła takie bateryjne czy akumulatorowe, teraz nowoczesne są na tych diodach. Najbardziej podstawowe światełka rowerowe kosztują od 10 zł. Są w plastikowych, zwykłych obudowach. Tego typu to już trzeba zainwestować około 50, 60, 100 zł. Te najbardziej zaawansowane technicznie po kilkaset złotych nawet kosztują. Mhm. Ale to 10, za 10 zł taka lampka też w zupełności wystarczy, żebyśmy się czuli bezpieczni, żebyśmy byli widoczni. Bezpieczeństwo, tak, dokładnie. Przepisy przewidują, jak powinien być wyposażony rower, w jakie elementy zapewniające bezpieczeństwo i oczywiście widoczność tego rowerzysty. No i tutaj w każdym przypadku, kiedy policjant no, zauważy takiego rowerzystę, no, który naraża siebie przede wszystkim na niebezpieczeństwo, tutaj będzie reagował, będzie interweniował i oczywiście taki rowerzysta może zostać ukarany mandatem karnym.